Pierwszą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze od samego początku. Utrzymywaliśmy się przy piłce, graliśmy szybko. Stwarzaliśmy kilka sytuacji, że mogliśmy zdecydowanie lepiej dograć tylko tą piłkę, ale oddaliśmy parę szałów i w pewnym momencie po naszych stratach własnych zaczęliśmy trochę sobie komplikować życie i zespół Lechii opanował trochę pole gry. Później końcówka już była taka nerwowa z jednej i z drugiej strony, bardzo dużo fauli, widać, że jeden i drugi zespół nie chciał podejmować ryzyka. Uczulałem zawodników, że na pewno Lechia w drugiej połowie trochę inaczej zagra i zdecydowanie będzie agresywniej grała i to się potwierdziło. Mieliśmy takie 10 minut, bardzo duże problemy i dzisiaj bardzo istotną rzeczą była zmiana Struzika, który wniósł bardzo dużo i taki, może nie widać go było, ale był takim cichym bohaterem, bo bardzo dużo absorbował, bardzo dużo utrzymywał się przy piłce, był bardzo agresywny i szybki, także cieszę się, że te treningi, które też robi, bo widać, że robi postęp na tych treningach teraz, to się potwierdziło już w kolejnym meczu, bo w pucharze grał bardzo dobrze. Tutaj też zdawaliśmy sobie sprawę, że w końcówce musimy być bardzo, bardzo czujni i tu mieliśmy sytuację, że po naszej stracie własnej zespół Lechii miał 100% sytuację, ale jeżeli chce się o coś grać, to właśnie bramkarz musi wybronić, tak jak dzisiaj Michał to zrobił i tu ten zespół utrzymał w grze, a my walczyliśmy do samego końca i to tydzień bardzo trudny, bo wygrana z Pogonią, później rollercoaster, który mieliśmy na meczu pucharowym, to rzeczywiście tu w 90, tu w 120, tu znowu dzisiaj w 90, także tak jutro se potrzebny chyba dzień spokoju, bo rzeczywiście z tą piłką różnie bywa, tyle meczy człowiek ma i ciągle gdzieś się nowe wyzwania. Dla nas najważniejsze, że graliśmy do zera, to chwała zespołowi i za charakter, bo Cracovia ma charakter i oby teraz to potwierdzić w każdym następnym meczu i przygotowujemy się od poniedziałku, już dojdzie Dietiatiew, dojdzie już Wdowiak, dojdzie Rubio, już te alternatywy też będą większe, jeżeli chodzi o grę, bo widać, że trochę w tym ataku pozycyjnym musimy jeszcze to doskonalić, bo czasami gramy za wolno i tego nam brakuje, nie mamy takiej swobody właśnie w rozegraniu na połowie przeciwnika, ale co najważniejsze, mamy punkty i dalej do przodu patrzymy.